30 lat Mallora, 62,4 kg, troszeczkę więcej niż limit wagi lekkiej, bo limit wagi lekkiej to 61,2 kg. I widzieliśmy Chudeckiego, nie do tej pory niepokonany na zawodowych ringach. Mirosław Bruzio poprowadzi ten pojedynek w ringu. Michał Chudecki teraz przy linach, no, ale spokojnie, widać, że jest opanowany. Świetnie przygotowany, naprawdę bardzo ciężko pracował. Zdarzenie przypadkowe. Jest rozcięcie lewego łuku brzuchowego Lory. O! Jest trafienie, Michał Chudecki dotknął rękawicami maty. Od razu wystartował do niego Lora, chciał kontynuować akcję i gwizdy. Ale ładnie teraz podskoku próbował Michał Chudecki. No i lewy, trafił Chudecki. Zatańczył na nowe Lora, latuje się teraz klinczem zawodnik z Dominikany. No i świetna wymiana, ale musi uważać, bo Lora idzie do przodu kosztem nawet mocnych ciosów i... Ale wskoczył teraz panowie, sędzia spokojnie, ringowy. Spokojnie, bo to jest dobrze, że się przeprosili. I jeszcze raz przepuścił i strzelił lewym. O to chodzi właśnie, Michał. Jeszcze raz prawy sierpowy. Znowu lewy, lewy prosty. Oj, teraz zgiął się Lora. Ale on jest ringowym twardzielem, jemu pasują takie otwarte wymiany, musi nie zapominać o obronie Michał, bo tutaj jeden cios może zmienić obraz walki. Świetny teraz doping tutaj w amfiteatrze w Międzyzdrojach dla Michała. No i po raz kolejny przepuszczenie i próba lewego podbródkowego. Już teraz trafił Lora. No nie, w moim odczuciu nie powinien pan Bruzio liczyć. Musiał zacząć liczyć, bo było to po ciosie, ale wyraźnie było widać, że tam nogi źle ustawione, tak, poślizgnął się Michał. Wydaje mi się, że tam było potknięcie jeszcze, no zobaczymy na powtórce. Chudecki zaczyna łamać rywala, wspaniały lewy, poprawka lewy, oszołomiony jest chyba Lora. Teraz trzeba to jeszcze wykorzystać, to teraz niebezpieczny atak głową boksera z Dominikany. Ale widzimy świetny przegląd Chudeckiego. Dwa razy mocno trafił tym lewym prostym, później odskok, przegląd, patrzy. Al! Dotknął rękawicami ziemi Lora i słuszna decyzja sędziego o liczeniu zawodnika z Dominikany. A więc wyrównuje się już to w tych knockdownach. Tym razem liczony Lora. Nie boję się ciebie, mogę przyjąć twoje warunki walki. Tak jest, przyjął wyzwanie, oddał i jest tym lepszy, proszę. Ale świetnie, zatańczy po raz kolejny na nogach, trzyma dwoma rękoma teraz Lora. Tylko już... dlatego nie ma knockdownu, że się przykleił do Chudeckiego. Ale pięknie trafił w kontrującej akcji prawym sierpowym Michał Chudecki. Lora ląduje się na deskach, protestuje, ale było widać, że było to po ciosie.